Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, który w sumie kiedyś już miał miejsce na moim kanale. Już w sumie nagrywałam film o faktach, ale postanowiłam zrobić kontynuację, bo nie powiedziałam wszystkiego i założę się, że tutaj też jeszcze nie powiem wszystkiego, lecz jeżeli coś pominę, to na pewno postaram się zrobić kontynuację i tym razem, wiecie, może być tak, że możecie zadać mi pytania dotyczące mnie, a ja wam odpowiem w filmie, czy to prawda, czy nie. To by było moim zdaniem spoko. Okej, no to zacznijmy. Pierwszy fakt jest taki, że uwielbiam ciemne kolory włosów. Zawsze fascynowały mnie, czy fascynowały, zawsze wolała ciemne kolory włosów, gdyż one jakoś, jak widzicie, mam ciemny kolor włosów, jakoś zawsze wolałam mieć ciemny kolor włosów. Nie wiem, po prostu tak jakoś mam. Masz ciemny kolor włosów, to już masz plus jeden u mnie do twojego wyglądu. Drugi fakt jest taki, że jestem taka sama na YouTubie, jak i w realu, czyli zachowuję się identycznie tak samo w YouTubie, jak i w realu, gdyż po prostu nie widzę powodu, dlaczego miałabym zachowywać się inaczej tu i tam, skoro jestem tutaj, jestem sobą, tam też jestem sobą, powinnam być sobą w każdym możliwym momencie i tak się staram, żeby tak było, po prostu staram się być sobą w każdej możliwej sytuacji. Okej, następny fakt, czyli trzeci. Bardzo jarają mnie kompy z klawiatury, jakieś, nie wiem, 144-hercowe monitory, jakieś zarąbiste myszki, podkładki, jakieś bzdety typu fajny pokój gamerski. Zawsze mnie to fascynowało i zawsze chciałam mieć taki swój piękny pokój gamerski, piękny sprzęt, super sprzęt. I na pewno sobie na takie coś kiedyś zarobię i pozwolę sobie na takie coś, gdyż niedługo idę do pracy. Ale zawsze, zawsze, wiecie, pierwsza w nocy, druga w nocy, zaraz szkoła, w sensie za kilka godzin szkoła, a ja sobie oglądam, kurde, recenzje słuchawek HyperX Cloud 2, czy nie wiem, myszka Zoe EC1, a coś takiego, wiecie, ja zawsze tak robię, że po prostu oglądam w nocy recenzje takich rzeczy, oglądam recenzje, nie wiem, jakichś procesorów, czy kart graficznych, czy laptopów, czy innych, nawet obudowy, kurde. Wszystko po prostu uwielbiam, fascynuje mnie sprzęt i mam nadzieję, że kiedyś będę mogła się jakimś fajnym sprzętem pochwalić. Czwarty fakt to, że brakuje mi Polski, bo dużo osób mnie pyta, o, jesteś w Anglii, czy wolisz Polskę, czy wolisz Anglię? I moja odpowiedź jest taka, mimo wszystko wolę Polskę i zawsze będę wolała Polskę, jestem patriotą, ale też to nie dlatego, gdyż ja po prostu uwielbiam mój kraj i zawsze będę go uwielbiała. Mam tam wszystkich, mam tam wszystko, mam tam swoje miasto, swoje wspomnienia, swoją rodzinę. I po prostu Polska jest piękniejsza, no muszę przyznać, Polska jest znacznie ładniejsza i po prostu czuć klimat. Takie specyficzne uczucie jest, jak się jest w Polsce, kiedy się wraca do Polski. To naprawdę czuć specyficzne takie w sercu, coś takiego, że tęsknota, bym powiedziała, za swoim krajem. W Anglii tego nie czuć. W Anglii to jedyne, dlaczego jestem w Anglii, to dla pieniędzy, bo tutaj można zarobić hajs. I moja mama tu przyjechała, żeby zarobić na mnie. Ale to dłuższa historia. Jeżeli odpowiadając na właśnie ten fakt, to wolę Polskę. Piąty fakt to nie mam dużo przyjaciół. Nie w tym sensie, że nie mam dużo znajomości, bo znajomości mam naprawdę dużo, ale szczerych przyjaciół mam naprawdę mało. Tak, mało. Powód jest taki, że ja nie nazywam wszystkich przyjaciółmi. Nie wszyscy zasługują na miano przyjaciela i ja uważam, że słowo przyjaciel jest bardzo ważnym określeniem, jest bardzo potężnym określeniem i nie wszyscy zasługują na takie coś. Dlatego jeżeli nazwałam cię kiedykolwiek przyjacielem, jeżeli powiedziałam ci, że jesteś dla mnie jak siostra, brat, przyjaciel, to znaczy, że nie kłamię, że serio ufam ci, że zawsze ci pomogę, że ta więź, raczej ta przyjacielska więź będzie naprawdę bardzo długo, jeżeli nie na zawsze. Przyjaciele to jest na osobny vlog w ogóle, ale uważam, że przyjaciele, że koledzy, że nie możesz nazywać kogoś przyjacielem tylko dlatego, że dużo piszecie na przykład, że dużo ze sobą spędzacie czasu. Musicie sobie ufać i w ogóle musicie być zawsze przy sobie i to jest przyjaciel. Przyjaciel to tak jakby druga rodzina, tylko że nie krwiowo, jeżeli wiecie, o co chodzi. Także tak, nie mam dużo przyjaciół, ale
są oni szczerzy i to mi na tym mi najbardziej zależy. Szósty fakt jest taki, że zawsze, w sumie od 7 roku życia, chciałam zostać policjantką. I to nie dlatego, że lubię CSI i tam jest CT i w ogóle paki się rozbraja, tylko głównie dlatego, że zawsze fascynowała mnie to obrona ludzkości, że tak powiem, pseudo jakby bohaterstwo. W sumie zawsze chciałam mieć, wiecie, że pistolet, kurde, w pasie, kurde, kajdanki na ludzi, że muszę strzec prawa, że po prostu opiekuję się tak jakby ludźmi i zawsze mnie to fascynowało. Nie wiem, po prostu bardzo was to może zdziwić w sumie, że ja chcę, że policjantem chcę zostać, ale jakoś zawsze chciałam, zawsze mnie to interesowało. Okej, okay, następny fakt. Ulubiony zagraniczny aktor to Ian Somerhalder, a polski to Piotr Adamczyk. Dlaczego Ian Somerhalder? Dlatego, że to nie dlatego, że wygląda no przecudownie, no nie ukrywajmy, że jest naprawdę ale dlatego, że bardzo, bardzo fascynuje mnie w taki sposób, jaki on gra, w sposób, jaki on zachowuje się w różnych sytuacjach, jak bardzo dobrze potrafi zmieniać jakby charakter swój podczas grania. Mówię tu głównie o Pamiętnikach z Wampirów. Zawsze mnie to fascynowało i jest naprawdę, naprawdę niesamowicie dobrym człowiekiem. Ma fundację w sumie charytatywną, pomaga zwierzętom, pomaga ludziom, pomaga... Po prostu jest mega pomocny i to naprawdę jest... Za to powinno się właśnie go wielbić, za to jakie ma dobre serce. Po prostu jest mega utalentowany i naprawdę... Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam i zdobędę jego autograf, zdjęcie, bo to by było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, z wielką inspiracją. I mam nadzieję, że kiedyś serio go spotkam. A dlaczego Piotr Adamczyk? Bardzo mnie też fascynuje jego po prostu rolę, jego sposób grania w filmach, w serialach, cokolwiek. Jakoś tak lubiłam zawsze sposób, w jaki on gra. To, że potrafi zagrać Karola Wojtyłę, to, że potrafi potem w innym filmie zagrać kogoś innego, że potrafi bawić się tymi emocjami i to mi mega, mega się spodobało. Jest naprawdę niesamowity i odpisał mi, właśnie wysłałam mu swoje tłumaczenie i powiedział, że powinnam się zgłosić z tym do producenta. Ale zaraz, słuchajcie, powiem wam bardzo, bardzo, kurde, właśnie następny fakt jest taki, że ten film, zdjęli mi ten film. Po 3 tygodniach tłumaczenia zdjęli mi ten film i nie jestem zadowolona, bo siedziałam właśnie nad nim 3 tygodnie i zdjęli mi go ze względu na prawa autorskie od TVN. Ja wiedziałam, że YouTube się przydupi o prawa autorskie, dlatego tam nie wrzucam, ale że Dailymotion? Kto tam w ogóle siedzi? Kto tam w ogóle patrzy na takie coś? Ja nie wiedziałam w ogóle, że takie coś tam istnieje. I nie mam go nigdzie już, nie mam już nigdzie. Mam pierwsze 45 minut dla siebie tylko, bo nie mogę tego udostępnić, nigdzie tego już nie ma. Mam tylko podgląd na pierwsze 45 minut, ale tego filmu już nigdzie nie ma. I to jest taka nauczka, powiem, bo nie jedna osoba mi mówiła, że ten film ma niesamowicie wysoko postawione prawa autorskie ze względu na to, że to jest zrobione przez TVN, więc to jest oczywiście oczywiste. Oczywiście oczywiste. No, tak. Powinnam sobie go zapisać czy coś, ale no trudno, no. Ja jestem dumna, że coś takiego zrobiłam, że jednak dokończyłam do końca ten projekt i... Przepraszam. Jestem dumna po prostu z tego, że zrobiłam coś takiego, że udało mi się taki film przetłumaczyć i że dostałam samą odpowiedź od Piotra Adamczyka, że ten film jest spoko. Przetłumaczenie jest spoko. Okej, następny fakt jest taki, że uwielbiam beatbox i mega mnie to fascynuje i sama w sumie uczę się, coś tam umiem, jakieś tam podstawowe rzeczy, ale nie będę tu w sumie... Nie, najpierw wam opowiem, że bardzo fascynuje mnie beatbox i oglądam codziennie praktycznie po kilkanaście bitew pomiędzy jedną a drugą osobą. Mega, mega, mega najlepszy beatboxer, jaki ja znam, to moim zdaniem MTS, odpisał mi na wiadomość i w sumie zarąbisty bas, wszystko zarąbiście chodzi, a mój beatbox nie jest jakiś... No kurde, to nie jest beatbox, ziomek, to jest jakieś kurde pierdzenie, ale czasami tak sobie siedzę przy kompie, nudzi mi się, to sobie popbeatboxuję i to brzmi mniej więcej tak. Nie, dobra, zdecydowałam się, że nie pokażę, bo
Nie ma co, ale pokażę tylko jak dźwiękuję. Umiem zrobić tę stopę, czyli... Umiem zrobić... Chyba umiem zrobić to... To pyfy, nie? Jak to się nazywa? Kurde! Czyli coś takiego... Nie, w sumie nie fajnie nic robić. Ale dobra, staram się, prawda? Ale nieważne. No, fascynuje mnie beatbox i lubię po prostu to słuchać. Uważam, że jest to naprawdę znak, że się... To jest moim zdaniem talent. To jest coś niesamowitego, że można zrobić coś takiego samym dźwiękiem głosowym. Następny fakt jest taki, że ludzie, którzy... słuchajcie, ja to czytam, znają się za... Co? Następny fakt jest taki, że ludzie, którzy się śmieją, zanim powiedzą żart, to są najlepsi ludzie na świecie i po prostu uwielbiam takich ludzi. To tylko taki fakt, więc... No, tylko tak. Następny fakt jest taki, że jestem chrześcijanką, ale nie katoliczką, bo kiedyś... Bo ja chodzę do kościoła katolickiego, ale nie jestem katoliczką. Kiedyś byłam, bo myślałam, że... Bo nie wiedziałam za bardzo, o co chodzi w katolizmie, w katolickiej grupie. Ale teraz, jak w sumie poznaję, że oni są zawsze na nie do wszystkiego i w ogóle zero, kurde, wszystkich rzeczy, zero, kurde, homoseksualistów i w ogóle, to ja nie z wszystkim się zgadzam i stwierdzam, że za dużo się wręcz nie zgadzam, więc nie mogę być katoliczką, więc jestem po prostu chrześcijanką. Nie zarzucam się do żadnej grupy jeszcze, ale muszę się na tym zastanowić w sumie. Do jakiej grupy się zaliczyć, bo muszę być w jakiejś grupie chyba, tak mi się zdaje. Do kościoła chodzę co tydzień, grzeczna dziewczynka, jutro jest niedziela, dzisiaj już jest niedziela w sumie. Nie wiem, czy widzicie. Ale dzisiaj jest niedziela i dzisiaj idę do kościoła, także grzeczna ze mnie chrześcijanka. Okej, następny fakt jest taki, że chcę wyjechać do USA, by iść w aktorstwo. To jest moja kolejna ambicja, mój kolejny cel życiowy, że jeżeli nie wyjdzie mi e-sport, nie wyjdzie mi YouTube, nie wyjdzie mi policjanstwo, nie tak się tu mówi, no trudno, wiecie co, to chcę iść w aktorstwo, planuję zamieszkać w USA, wyjechać do USA, żeby iść w aktorstwo, bo zawsze marzyłam, żeby być w jakimś serialu czy coś, zawsze po prostu chciałam, ja uwielbiam po prostu aktorstwo, uwielbiam występować na scenie bądź przed kamerą. No, a w sumie mogę się doszlifować jeszcze, nie wiem, w takiej kwestii. Zawsze po prostu chciałam. To było moje marzenie numer jeden, ale to nie jest zbytnio takie marzenie do spełnienia, chociaż ja wierzę bardzo, że mi się uda. Ale to nie jest takie marzenie, które na 100% może się spełnić, więc nie jest to taki priorytet. Chociaż powinno być odwrotnie, powinien być dla mnie priorytet, żeby... Sorry. Żeby właśnie spełnić to moje największe marzenie. I mam zamiar właśnie wyjechać do tego USA i może mi się uda. Trzymajcie kciuki. Następny fakt jest taki, że mało sprzątam pokój. Syf mam praktycznie zawsze, bo ja robię tak, wstaję rano, na przykład do szkoły, zmieniam się, Boże, to już translation from English is real, bo w angielskim mówi I'm changing clothes, wiecie, I'm going to change, nieważne. Jak się przebieram, to zostawiam wszystko na łóżku, bądź na ziemi, bądź na krześle, na którym teraz siedzę. Tu właśnie leży jakaś skarpetka chyba w sumie. No, tam leży skarpetka pod biurkiem. Ale nie możecie tego zobaczyć, bo światło jest do dupy. No i mało sprzątam i mama mi to wypomina. I muszę się ogarnąć. Dzisiaj odkurzałam, więc... Wczoraj w sumie, bo w sobotę. Ale jeśli chodzi o pomoc dla mamy, to zawsze jej pomogę, jeżeli mnie poprosi. Zmywam, co to było? Zmywam gary często. I ogółem staram się, żeby jeżeli mama ją poprosi, to się staram, także easy. Okej, następne pytanie, następny fakt jest taki, że fascynuje mnie to, kiedy ktoś mówi po polsku i tak mnie to, ktoś mówi po polsku, a nie jest z Polski i tak się czuję, tak, o kurde, jak to śmiesznie fajnie, kurde, brzmi, tak mnie to fascynuje, że osoby z innego kraju w ogóle mówią po polsku, nie? Że kurde, że jak to możliwe? O, właśnie siedzę na skarpetce, hehe. Troszkę taki syfolizm tutaj, przepraszam. Wracając, fascynuje mnie to i zawsze doceniam naprawdę tak coś, bo uważam, że osoba, która mówi po języku, który nie jest jego oryginalnym językiem, to jest po prostu szacun. To jest szacun i
dożywotni szacun, że w ogóle ktoś coś takiego potrafi, bo jest to trudne. Wiem, że jest to trudne z własnego doświadczenia. Ale po prostu szacun, zwłaszcza, że po polsku. Polski chyba najtrudniejszy język na świecie, dokonano, znaczy powiedziano, stwierdzono takie coś już naprawdę dawno temu, więc no, język polski, trudny język. Następny fakt jest taki, czyli fakt 15 jest taki, że zawsze chciałam mieć starszego brata. Już jest to niemożliwe. Niestety. Zawsze chciałam mieć starszego brata, nie wiem czemu, zawsze chciałam po prostu. Sobie myślę, jak to jest mieć starszego brata? Na pewno ktoś z was tam ma starszego brata i pewnie myśli sobie, że to co ja mówię to jest po prostu obłęd, bo pewnie starszy brat to masakra. Ale zawsze chciałam mieć, zawsze jakoś chciałam mieć płeć przeciwną w rodzeństwie, tak, czyli... A, sorry, dostałam powiadomienie, że SL CSGO just went live na Twitchu. Okej, okay, następny fakt, czyli fakt 16. Ale uderzyłam się w palec, boli. Zawsze staram się pomóc każdej osobie, żeby mnie o coś prosi, nawet jeżeli jej nie znam. Bo ja, moje motto, znaczy motto, może nie motto, bo mam dużo traktuj innego, traktuj bliźniego jak siebie samego. I zawsze chciałam, nawet jeżeli tej pomocy od kogoś nie dostanę, bo po prostu taki jest świat, że ty komuś pomagasz, oni nie pomagają tobie, to i tak zawsze staram się pomóc, bo wiem jak bardzo może to zmienić humor, bądź może to zmienić sytuację. Zawsze staram się pomóc każdej osobie. No, zawsze po prostu, zawsze mi na tym zależało, żeby każdy dostawał ode mnie pomoc. No, tyle. Okej, okay, następny fakt, czyli fakt 17, że jestem bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o straty bliskich i przyjaciół. Jeżeli pokłócę się z przyjaciółką, przyjacielem, to mogę o tym myśleć cały dzień. Będzie mnie to przerażało. I w ogóle, chyba że jest to jakaś głupia kłótnia, no wiecie. Strasznie, jeżeli straciłabym jakiegoś mojego przyjaciela, nie byłabym smutna, znaczy byłabym bardzo smutna, ale w sensie, że chciałabym się wręcz płakać, o to mi chodzi. Że po prostu takie osoby, takie bliskie mi osoby są najważniejsze i po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że mogłabym stracić jedną z moich przyjaciół, których mam teraz. Po prostu chyba bym się... Jakiś katar, pozdrawiam alergików, bo właśnie dostałam katar alergiczny. Przepraszam, że gadam przez was. Kurde, nienawidzę alergii. Na kurzu i roztoczę, jakby ktoś pytał. Od kilku tam lat. Dobra, kontynuując. I tak, po prostu nie mogę sobie, nigdy sobie nie radzę ze stratą bliskich. Czy to rodziny, czy to przyjaciół, czy nawet zwierząt. To też dla mnie rodzina. Nigdy sobie z tym nie radziłam i nigdy sobie z tym nie poradzę, gdyż jest to dla mnie... Są dla mnie najważniejsze osoby. Dobra, następny fakt jest taki, że... Odpisuję w 0,2 sekundy to, co większość nie robi na tym świecie już. Nie odpisuję cię w 0,2 sekundy. Jeżeli dostanę wiadomość, to od razu odpisuję. Możecie dostać potwierdzenie na fanpage'u, że zawsze odpisuję, bo dostaję powiadomienie, od razu nie klikam. Tak jest, nawet jak dostaję lajka na Insta, klikam zobaczyć te powiadomienie. Zawsze tak było, zawsze tak jest, zawsze tak będzie. Nieważne jak bardzo będę zarobiona, zawsze odpisuję na czas. I mam nadzieję, że jeżeli piszesz ze mną kiedykolwiek, to odpisuj na czas. Jezu, albo napisz, jestem zajęty, idę się kąpać, idę do pracy, bo mnie to wkurza, że o, jest godzina 12 w nocy, zaczęliśmy pisać, kurczę, minęło, pół godziny minęło, ale nie, pójdę spać, nie powiem, że idę spać, tylko przestanę pisać, niech się domyśli, przecież już jest późno, może niech się domyśli, że idę spać. Nie, nie będę się nic domyślać, masz powiedzieć, że idziesz. Bo tak wypadałoby, prawda? Bitch. Następny fakt jest taki, że kiedyś chciałam zostać zakonnicą. Nie wiem czemu, naprawdę. Przez rok chyba chciałam zostać zakonnicą. Nie wiem czemu, naprawdę, nie pytajcie. Ale też potem chciałam zostać siatkarką lub kimś ze sportu, bo nie wiem czy wiecie, ale ja grałam... mówiłam to w filmie o faktach, w poprzednim filmie o faktach, że zawsze grałam w siatkówkę, zawsze jeździłam na jakieś tam zawody. Jeździłem, powiedziałam? I zawsze po prostu uwielbiałam sport i na WF-ie zawsze byłam aktywna, nigdy nie byłam jakaś znowu WF, no kurde, zawsze nie lubię WF-u, tylko zawsze chciałam WF, zawsze się starałam, żeby jak najlepiej wypaść na WF-ie, żeby jak najlepiej pomóc drużynie, jeżeli mamy jakąś drużynę na WF-ie, zawsze się starałam, by było okej. Okay. Dobra, następny fakt jest taki, że często podjadam w nocy. Zwłaszcza, że mam swój sklep teraz. Moja mama, znaczy mąż mojej mamy ma swój sklep i jak schodzę na dół, to jest taki magazyn. Tam jest mój królik, którego trzeba dokarmiać w nocy.
i tam są też chrupki i wszystko. Ja uwielbiam chrupki bardziej niż czekoladę, kolejny fakt w sumie. Kurde, podjadam w tej nocy, kurde, i mimo, że dietę zaczynam już serio, już mam dietę, ale czasem sobie po prostu podjadam w nocy. To oczywiście staram się tego oduczyć. Sorry, rysuję sobie kółka. No, nie widzicie pewnie na mojej podkładce. Nie wiem, tak po prostu. To zawsze właśnie podjadam w nocy i pomału już przestaję to robić, dlatego że dieta jest ważna. Ważne, że ćwiczę. Tak. Dobra, następny fakt jest taki, że muzyka jest dla mnie bardzo ważna, w sumie dla każdego chyba. W większości bym powiedziała. Muzyka jest bardzo ważna i ona potrafi mnie albo zasmucić, albo pocieszyć, albo po prostu kompletnie kontrolować moje emocje. No, po prostu muzyka jest bardzo ważną częścią mojego życia. Tak. Dobra, następny fakt jest taki, że zawsze przyznam komuś rację, jeżeli naprawdę ma tę rację. I ja się nigdy nie kłócę, że nawet jak wiem, że ma rację, to nigdy mówię, że ja mam rację. Rozumieliście? Że nigdy po prostu się nie kłócę. Ma rację, przyznaję ci tę rację, bo po co się kłóci? No masz rację, no to po co? Po co drążyć temat? Po co szczępić ryja? Kolejny fakt, czyli fakt 23, to jest taki, że zawsze uważałam, że moja siostra jest lepsza ode mnie pod każdym względem, że jest ładniejsza, że jest, kurczę, nie wiem, mądrzejsza, że jest bardziej lubiana i w ogóle coś takiego. Nie wiem, zawsze tak uważałam. Nie wiem, w sumie już nie tak bardzo kiedyś, ale w sensie nie tak bardzo uważam tak cały czas. W sensie nie uważam tak cały czas teraz, tylko że kiedyś tak bardzo myślałam, że tak jest. Ale postanowiłam, że kurde, przecież nie mogę tak myśleć, nie mogę być tak negatywnie nastawiona. Nie ma co się poniżać, nie ma co tak myśleć o sobie, więc no. Następny fakt jest taki, że nie zwracam uwagi na markę ubrań, czy butów, czy czegokolwiek, bo po prostu to nie ma sensu. Nigdy nie oceniam nikogo po markach, czy nosi markowe ciuchy, czy nosi ciuchy z lumpeksu. Nigdy mnie to nie interesowało i nigdy nie będę ludzi tak oceniać, bo nie ma sensu oceniać kogoś, czy ktoś ma więcej kasy, czy jest gruby, czy chudy. Liczy się to, co jest w środku. Weronika Coelho. No, w sumie następny fakt jest taki, ostatni już fakt, szczerość, wzajemna pomoc i lojalność to najważniejsze cechy w przyjaźni. I zawsze, jeżeli złamiesz jedną z tych cech, to już nie jesteś moim przyjacielem. This is over, my friend. I to w sumie tyle, 30 minut pieprzenia o faktach o mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, tutaj fakty, które chcielibyście, żebym wam powiedziała, to mówcie, ja wam napiszę w komentarzach. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu o faktach, które były bardziej z historii mojego życia, to idźcie sprawdzić. Ja się z wami żegnam. Było fajnie. Fajnie mi się tak gada w sumie do kamery. O pierwszej w nocy, za 2 minuty pierwsza u was druga. Idę dać jeść królikowi, jak już mówiłam. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego. Jeszcze taki bonus, kto został. Idę właśnie dać jeść królikowi i zobaczycie mojego królika. Dobra, idziemy. Znaczy, to nie mój królik, moja siostra, ale dobra.
Dobra. Ale lampa daje, nie widzę się w sumie. Dobra ludzie, ja lecę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.